Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu na moim kanale, ale jak widzicie w trochę innej formie dzisiaj, dlatego że jest kamera, jestem ja, jest moja twarz, są okulary i jest Pixelbox! Tak, i jest Pixelbox. I jest Czesiek w tle. Także, słuchajcie, jak ktoś wie lub też nie, zmieniła się kamera do live'owania, do nagrywania, więc teraz jest możliwość już nie nagrywania, wiecie, telefonem gdzieś tam, tylko siedząc przed wami, wy będziecie widzieć moje reakcje na paczki od widza, na boksy różnego rodzaju, czy też inne rzeczory. Także tak to będzie teraz wyglądało, moi drodzy. Dajcie mi też znać od razu w komentarzach na wstępie, czy wolicie właśnie taką formę, kiedy ja do was siedzę i mówię tutaj i się na was patrzę i macham, i Czesiek gdzieś tam też jest. Czy wolicie, jak były tylko ręce, nożyczki, czekajcie. Mam nożyczki i mam tu. Wszystko ładnie jest i ćwierkocze, co najważniejsze. Także dajcie znać proszę w komentarzach. No a my sobie dzisiaj przechodzimy do Pixelboxa, który doszedł do mnie czwartek 18, czyli wczoraj. Tak naprawdę to nagrałem, wiecie, późno w nocy, więc no, tak bywa. Jest Pixelbox, nie pamiętam niestety tematu, który miał być na styczeń, ale zaraz pewnie się wszystkiego dowiemy. Także tak to wygląda. No i co, rozpakowujemy sobie to razu. Żeby było jasne, nożyczki, czy też mój super nożyk zostają. Maga, tnę. Poszło. Dobra, słuchajcie, mamy to. Wiem, że może być teraz trochę mniej wygodnie dla mnie. Ja dopiero tak jakby testuję tą formę nagrywania takiego, że mnie widać i mnie... Boże, wale po wszystkim. Słuchajcie, tu już nic nie ma, ale mamy Pixelboxa. Uuu, co to jest napisane? Uwaga, luty miesiącem darmowej dostawy. Każdy Pixelbox zamówiony w terminie 2.28 wyślemy za darmo. Proszę bardzo, jest to napisane na pudełuniu. Nie wiem, jak mnie słychać, bo zakrywam sobie mikrofon. Dobra, ale nie przedłużając, słuchajcie, startujemy. Ojej, uwaga i... Uuu, karteluszka już na wstępie. I mamy oczywiście cudowny niebieski papier, który ja uwielbiam. Dobra, zacznijmy sobie od karteluszki. Ojojojojoj. Tu się szura, bura, masakra, słuchajcie, nie wiem jak ja to jeszcze ogarnę, ale jakoś to ogarnę. Słuchajcie, karteczka wygląda tak. Jest tu napisane: witaj, Smok Shenron jest zadowolony z twojej twórczości na YouTube. Postanowił więc dać ci ten kod unikalny, unikalny kod rabatowy. Zaraz wam go pokażę. Przekaż go swoim fanom, a zyskają oni 10% zniżki na Pixelboxa. Uwaga, kod ważny tylko do 1 lutego. Także słuchajcie, ja wam pokazuję od razu. Proszę bardzo, jeżeli ktoś ma ochotę na koda, to tak to wygląda. Nie wiem, czy to się da jeszcze bardziej zbliżyć. Focus. O, patrzcie jak ładnie. Działa. Wszystko jest. Także, słuchajcie, mam nadzieję, że ktoś z was, kto zamawia Pixelboxy, będzie uradowany tym jakże małym fajnym giftem ode mnie. Także wpiszcie sobie Undecided 08B i będziecie mieli zniżkę. Dobra, słuchajcie, a ja sięgam od razu po... Boże, zaraz rozwalę biurko. Pixelboxa. Niestety, no jest trochę inna forma nagrywania i mam tu mniej miejsca niż na stole, ale damy sobie radę, chyba. Nie wiem, czy damy radę. Muszę to rozerwać. Słuchajcie, ta bibuła jest zawsze taka piękna, cudowna, a ja ją muszę rozrywać. Nienawidzę tego. Dobra. Mamy. Ile gadżetów już wam pokazuję, moi drodzy. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Oczywiście pudło jest wielkie, jest ogromne jak zawsze, także... Dobra, i będziemy, słuchajcie, sobie powoli wyciągać. Na początku zaczniemy sobie oczywiście od karteczki, co się w tym Pixelboxie znajduje. Także, także jedziemy. W tym Pixelboxie znajdziesz pojemnik na papierowe Pokémony, czyli licencjonowany portfel z zespołem R z anime Pokémon. Nice! Odznaczenie od Shenrona, czyli licencjonowany nieśmiertelnik z anime Dragon Ball Z. Jezu, kocham Dragon Balla Z i GT i wszystkie te inne Dragon Ball, się na tym w ogóle wychowałem. Ogromny robot, czyli model Gundama, jedna z czterech wersji od firmy Gundam Polska. Nie mam pojęcia, zaraz sobie zobaczymy. Tytanowa koszulka, czyli ekskluzywna koszulka, którą znajdziesz tylko w styczniowym Pixelboxie i Pixel Tease. I geekowy licznik dni, czyli dostępny tylko w tym Pixelboxie, limitowany kalendarz, słuchajcie, tak to się prezentuje. Ja wam pokażę, opryżę bardzo pięknie, cudownie i ładnie. Dobra, no i jedziemy. Słuchajcie, to jest ta zawieszka z Dragon Balla. O ja! Czekajcie, jedziemy. Ja to chcę mieć odpakowane, bo tak.
Jo! I mam cztery te gwiazdki, patrzcie. No jak to jest w ogóle fajnie wykonane. Genialne! Strasznie mi się podoba. O, dynda sobie. Tak, tak to jest ładnie. Ładnie. Słuchajcie, myślę, że gdzieś to sobie na pewno w aucie sobie to powieszę. To jest w ogóle myśl, słuchajcie. Przepraszam, tak dzwonię. Jeszcze jestem nieobyty z tym stanowiskiem. Bo to jest jakby, no, nowość. Jakby nie patrzeć, tak? Uuu, tu mamy ten portfel z Pokemonów, słuchajcie. Ja pamiętam, tylko proszę się ze mnie nie śmiać. Słuchajcie, pamiętam, jak byłem małym dzieckiem. Ja się generalnie na Pokemonach też wychowałem. I pamiętam, że Pokemony weszły, jak ja byłem chyba w drugiej klasie podstawówki. Tak mi się wydaje. I wyobraźcie sobie. Wiadomo, zbierało się te jakieś tam tazosy z takimi tymi, takie okrągłe kapsle w chipsach były, które pozwalały właśnie mieć całą kolekcję i się wymieniało tym z innymi dzieciakami i w ogóle, i w ogóle. Ale potem weszły takie małe figurki, tych figurek było, nie wiem, 10 może? I na przykład był Pokeball dołączony do tego całego zestawu jakby. I ja pamiętam, że w Pokeballu trzymałem Pikachu. Bo wiadomo, każdy kochał Pikachu, każdy chciał mieć Pikachu i każdy chciał, żeby Pikachu gdzieś tam koło kogoś tam dreptał sobie w tle. Natomiast, słuchajcie, wymyśliłem sobie, że ja będę miał całą kolekcję, że w sensie wszystkie Pokemony, które mam, dostępne w tym jakby w tym zestawie, te takie małe figurki, one też będą miały swoje Pokebole, swoje małe domki. I uwaga, trzymałem je w słoikach. Tak, trzymałem je w słoikach. Wiem, że to może głupio brzmieć, ale tak było, serio tak było. I pamiętam, że cała moja szafka była zawalona słoikami i w każdym słoiku był jeden Pokemon. No, także tak to wygląda, a my sobie oczywiście portfel opakujemy. Koniecznie, o Jezu. No słuchajcie, wygląda świetnie. Ja oczywiście go pokażę, o. Jessie. Nie, tu jest Jessie. Jessie. James. Zespół R walczy w służbie zła. Tak to się prezentuje. I słuchajcie, on jest jakby... A, to jest normalny portfel ze wszystkim w środku. Patrzcie, czekajcie, o. Tu, o. Proszę bardzo, jest normalnie... O, i się otworzył, widzicie? Pięknie. Jest normalnie cały, proszę bardzo, portfelik ze wszystkim. Mamy jakieś kieszonki, jakieś inne rzeczorki. Także tak, no kurczę, bardzo fajna kolejna rzecz. Ja w ogóle kocham Pixelboxy i to jest super, także zamawiajcie. Zamawiajcie, bo fajne rzeczy dają. Uwaga, tu mamy... Ojejku. Ojejku, to jest jakaś figurka chyba do złożenia. Tak czy nie? Unicorn, Gundam, Banshee, Norn, Destroy Mode. Jakaś forma przeobrażenia? Tu nie mam pojęcia, co tu się teraz wydarza i co się podzieje, ale słuchajcie, ja to może otworzę tak, żeby było online. Tak, to trzeba złożyć. Słuchajcie, oczywiście figurkę trzeba złożyć. Żeby było jasne, więc ja tego pewnie nie zrobię, bo ja nie mam zdolności manualnych. I to się prezentuje w pudełku tak. Słuchajcie, no jeżeli ktoś lubi składać figurki i ma w tym jakby do tego zacięcie, to jak najbardziej polecam, zachęcam i wszystko. Natomiast ja wiem, że ja tego niestety nie zrobię, bo ja nie potrafię układać puzli, nie potrafię układać jakichś tam, wiecie, rzeczorów, które trzeba złożyć gdzieś, cokolwiek przykręcić. Ja tego nie zrobię, więc tak ze mną będzie. Dobra, słuchajcie, mamy kolejną rzecz i jest to koszulka. Koszulka jest czarna, co mi się bardzo podoba. Ale jaka wielka, halo, ja mam... To jest L-ka, przepraszam. Taka... Słuchajcie, nie wiem, kim ten pan jest. Kto to jest? Skąd ty jesteś? Atak coś tam. No nieważne. Jest Atakenmachen, Ataki Ren! No, także słuchajcie, koszulka jest... Ja się trochę może odsunę. Koszulka jest świetna. Nie wiem, ile mnie słychać, bo zasłania sobie mikrofon. Nieważne. Koszulka jest świetna, bardzo mi się podoba. Dołącza oczywiście do mojej kolekcji wszystkich koszulek, które mam. Bo ja mam, jak ostatnio mówiłem, mam taką półkę, słuchajcie, na koszulki. Wszystkie, które mam właśnie. Od widzów, pixelboxy, inne boxy. Po prostu wszystko, także... No, fajnie. I słuchajcie, ostatnia rzecz w tym jakże cudownym boksiku. Jest to kalendarz, który mogę sobie postawić na biurko. O, patrzcie. Tim, tim, tim. I on się, ja go teraz może tutaj złożę, postaram się go jakoś tak zgrabnie i szybko zrobić. Tak to wygląda, o. Spotkajmy się w 2018 roku, tu jest druga część jakby kalendarza. O, kwiecień Warszawa, Warsaw Comic, potem maj Poznań Pyrkon, październik PGA, październik Warszawa, WGW i inne wydarzenia. Także, słuchajcie, no myślą o gamerach, myślą o youtuberach, bardzo mnie się to podoba. Czy ja cię mogę złożyć jakoś tak szybko, sprytnie i żebyś sobie stał już? Czy to tak nie...
Jak to się skłania? Nie umiem. Widzicie, ja nie umiem składać rzeczy. Jezu, jaki wstyd tu jeszcze. Czekaj. Bo to trzeba wygiąć. Boże Maciek! Parówo jedna. No, możesz się wygiąć. No dobra, ja to wygiąłem. Chyba będzie. Będzie. Czekajcie. Nie wierzę, żeby z najprostszą rzeczą sobie nie poradzić. No, ale... O! Tink! Proszę bardzo, stoi pięknie. Ja sobie go tu gdzieś... Nie, ja nie mam miejsca na monitor... Już na biurku zupełnie nie ma miejsca. Także myślę, że no gdzieś on stanie, bo jest taki fajny. Jest taki, wiecie... Bo zawsze jak daty sprawdzam, to muszę się tam z tyłu obracać, kręcić i wirować sobą. Co średnio mi się podoba. Natomiast, no... Bardzo fajnie to wygląda. Nie mam tu miejsca. Może gdzieś tu... Nie wiem, zobaczymy. Gdzieś to postawię na pewno. Także tak. Także to by, słuchajcie, to by było na tyle z tego jakże cudownego Pixelboxa. No więc tak, był kalendarzyk, piękny, cudowny, naprawdę mi się podoba, jest super. Koszulka, która będzie łapała sierść Cześka niemiłosiernie, bo jest czarna, a wszystko co czarne, to Czesiek od razu, w ogóle on sobie poszedł, łapie, więc tak. Mamy portfel zespołem R. Zespół R walczy w służbie zła! Tak, mamy zespół R. Mamy super wisior z Dragon Balla Z. Jest cudowny, daje okejeczkę. I słuchajcie, mamy coś, czego ja pewnie nie zrobię i to nie ma nawet takiej najmniejszej możliwości i opcji. Jest to cudowny zestaw do złożenia, figurkę do złożenia, no, tak, z unicornem. Unicorn jakiś tam w fazie bojowej nastawiony. Hadzia. No, także co, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się ten unboxing podobał. Dajcie mi znać, czy w takiej formie wam się to podoba. W sensie undead w okularach, przed komputerem, gadający do kamery, do was, a nie tylko moje ręce, nożyczki i machające wszystko i wiecie. No, także co, będę się z wami żegnał na tę chwilę. Mam nadzieję, że wam się podobało wszystko i że się słyszymy w kolejnym unboxingu, nie tylko z Pixelboxów, ale też z innych boxów i paczuszek od moich kochanych widzów, a mam kilka paczek, więc nagram niedługo już, właśnie też chyba w takiej formie. Także dajcie znać, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych unboxingach, także trzymajcie się, cześć i pa, pa, do następnego!